Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Mam tutaj ładną sztukę dostępną od ręki. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Kia ProSeed, wersja GT Line. Kia ProSeed 1.5 turbo, benzyna 160 koni z manualną skrzynią biegów, wersja GT Line z pakietem technologicznym i z pakietem bezpieczeństwa. Kolor niezawodny, kolor Blue Flame. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza 132 400 zł brutto. 1.5 turbo benzyna, wersja GT Line, felgi 17 cali. Ładne felgi 17 cali, wersja oczywiście po liftingu. Przyciemnione szyby z tyłu, chromy wokół okien. Tak wyglądają felgi. Wersja GT Line, więc mamy te szare wstawki zamiast czerwonych. Czerwone są w GT-ku. Kluczyk zbliżeniowy, czarne lusterka, lusterka z kierunkowskazami, elektrycznie składane. Pakiet zimowy, podgrzewana przednia szyba, podgrzewana kierownica, podgrzewane fotele, przód. Pakiet bezpieczeństwa, czyli radar do hamowania autonomicznego. Reflektory full LED. Pakiet bezpieczeństwa to również asystent, czujnik martwego pola z możliwością korekty toru jazdy w razie ryzyka kolizji. Pakiet technologiczny to cyfrowe zegary, nagłośnienie JBL, czyli subwoofer, wzmacniacz, 8 głośników. Tak wygląda wnętrze, miękko, pełna elektryka. Kierownica ścięta u dołu w kształcie litery D, logo GT Line. Cyfrowe zegary. Nawigacja z dostępem do internetu, Kia Connect, internet opłacony na 7 lat z góry. Automatyczna dwustrefowa klimatyzacja. Tu mamy indukcyjną ładowarkę, to również składowa pakietu technologicznego, manualna skrzynia biegów szóstka. Ładna ta kierownica jest, szara nitka, ładna jest też tutaj gałka zmiany biegów. Podłokietnik przesuwany ze schowkiem, tak wygląda tapicerka, standardowa tapicerka dla wersji GT Line, czyli materiałowo, no tu jest mało tej skóry ekologicznej, ale tu jest wstawka i tu raczej materiał. Logo GT Line, ale i tak jest nieźle wyprofilowany ten fotel, uważam. Ciemne szyby, chromy wokół okien, tutaj ta charakterystyczna płetwa dla ProSeeda. Dwa ISOFIXy po bokach, podłokietnik, kieszenie, nawiew dla pasażerów z tyłu, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych, co świadczy o tym, że jest to rok modelowy 2023. Duży bagażnik, 594 litry, przy 1.5 160 koni mamy koło dojazdowe. Dwa zaczepy na siatki. I ten charakterystyczny tył, te charakterystyczne światło. Co w ProSeedzie podoba Wam się najbardziej? Kolor Blue Flame. Te światła z przodu, z tyłu. Tył przy okazji liftingu specjalnie się nie zmienił, bardziej zmienił się przód. Zmieniły się wzory felg. Wiadomo, cena też się zmieniła. Jak to przy liftingach. Manualna regulacja wysokości fotela, elektryczna regulacja podparcia odcinka lędziowego, logo GT Line. Cena cennikowa 132 400 brutto, samochód dostępny od ręki, wersja GT Line 1.5 turbo, 160 koni z pakietem technologicznym i z pakietem bezpieczeństwa dla manualnej skrzyni biegów, kolor Blue Flame. Uważam, że ten kolor z tymi czarnymi wstawkami, z czarnymi felgami komponuje się wyśmienicie. Zasiądźmy za kierownicę.
Często pytacie, czy można montować belki dachowe. Tak, tutaj pod tą zaślepką można montować belki dachowe. Zdejmujemy, jest mocowanie na taką belkę. Akurat teraz mamy na kombiaku założone. X-ie i na kombiaku belki. Ale można. Cyfrowe zegary, poliftowe, czyli tutaj mamy nową grafikę. Grafika jest do zmiany. Można ją sobie ustawić. Kia Connect, dostęp do internetu. Fabryczna nawigacja, logo JBL. Podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, podgrzewana przednia szyba. Pewnie w niedalekiej przyszłości, przy okazji zimy, mrozu, pokażę Wam, jak działa podgrzewana przednia szyba. Postaram się coś nagrać. Zestaw wskaźników i mamy motywy. Klasyczny A, klasyczny B, klasyczny C i dynamiczny. Ten dynamiczny jest powiązany oczywiście z pogodą porą dnia. Kamera. Dynamiczne linie. Tutaj na dole mamy zderzak, więc można naprawdę na centymetry dojechać do przeszkody. Kierownica, drugi poziom asystenta pasa ruchu, tempomat tradycyjny. Logo GT Line na kierownicy, lusterko fotochromatyczne, schowek na okulary. To by było na tyle. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, zapraszam do kontaktu. 585523636. Kluczyk zbliżeniowy. Sprawdźmy, czy ma domykanie szyb. Ma, proszę bardzo. Dopóki trzymam, dopóty szyby się zamykają. Ale auto stoi na ekspozycji, więc możemy te szyby otworzyć. Czyli dwa razy wciskam i przytrzymuję otwarcie. Proszę bardzo, szyby otwarte. Jeszcze muszę drzwi otworzyć, żeby nam się zaraz ten centralny zamek nie zamknął. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze, udostępnienia. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. 132 400 zł brutto cena cennikowa prezentowanego egzemplarza. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, zapraszam do kontaktu. Dziękuję i do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia Wam życzę, trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.